Czy wolimy być skaleczeni i przeżyć, czy też wolimy być skaleczeni i być zabitym? Badania naukowe mówią nam bardzo wyraźnie, że ryby są zdolne do odczuwania bólu i cierpienia. Powie ryby od urodzenia. W życiu nie zjadłem i pewno nie zjem żadnej ryby. W Niemczech i w Szwajcarii wędkarstwo typu złów i wypuść jest nielegalne. Biomasa ryb w naszych wodach spadła o 90%. To jest nie kwestia wędkarzy, bo nie łowią gatunków chronionych, ale właśnie rybackich szkodników w postaci ptaków. Nie postrzegam kormoranów jako jakiegokolwiek elementu problematycznego w naturze. Drodzy Państwo, tematy, które polaryzują, które dzielą i wywołują skrajne emocje. Poruszamy je na antenie Polskiego Radia Rzeszów po to, aby znaleźć punkty wspólne, punkty, które pozwolą nam wszystkim lepiej zrozumieć obie strony. Łukasz Wacławek, zapraszam na debatę pod nazwą Wędkarstwo sportowe, pasja czy okrucieństwo. A w dyskusji wezmą udział profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Ewa Węgrzyn z Instytutu Biologii. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Oraz Piotr Konieczny, dyrektor Krośnieńskiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję, że zgodzili się Państwo wziąć udział w dzisiejszej debacie. Wierzę, że uda się przedstawić naszym słuchaczom pełny obraz tego, jak podejść do wędkarstwa sportowego. Przed nami ponad 30 minut dyskusji, w której poruszymy kilka kluczowych tematów, elementów, od etyki przez regulacje aż po sprawę kormoranów, zaproponowaną przez Państwa, słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów. Każdy z Państwa będzie miał po 2 minuty na wypowiedź na dany temat, a później będzie czas na podsumowania i pytania do adwersarza. Etyczność łowienia ryb dla sportu jest tematem budzącym kontrowersje. Pytanie brzmi: czy łowienie ryb dla sportu i rozrywki można uznać za etyczne? Czy dostrzegają Państwo różnice pomiędzy wędkarstwem sportowym a tradycyjnym? Przed audycją ustaliliśmy, że jako pierwsza będzie wypowiadać się profesor Ewa Węgrzyn. Ma Pani 2 minuty na wypowiedź. Czas start. Tak, to jest bardzo złożone pytanie i 2 minuty to strasznie mało. Postaram się zmieścić z tak dużą ilością tej treści, które chciałabym Państwu przekazać. Pytanie jest złożone i trudne, dlatego że większość uczonych zgadza się z tym, że nie istnieje coś takiego, z nielicznymi wyjątkami, jak etyka uniwersalna. To znaczy różne społeczeństwa mają różne swoje systemy moralne i również poszczególne osoby mają dosyć różne te konstrukty moralne, którymi się w życiu kierują, więc trudno jest mówić o jakiejś etyce uniwersalnej i to, co ja Państwu będę mówić, proszę nie traktować tego jako jakąś próbę wykładni etyki uniwersalnej, w którą ja osobiście nie wierzę, tylko przedstawienie moich poglądów etycznych, moralnych, bazujących na mojej wiedzy naukowej. I ponieważ badania naukowe, o których szerzej powiem może w kolejnych punktach, jak tam znajdę troszkę czasu na to, w tych 2 minutach, badania naukowe mówią nam bardzo wyraźnie o tym, że ryby są zdolne do odczuwania bólu i cierpienia. I ponieważ tak jest, i ja się z tym zgadzam, wniknęłam w metodykę tych badań naukowych i uważam, że są one prawdziwe, wyniki tych badań do mnie przemawiają, to uważam, że należałoby rozważyć, kiedy to cierpienie i ból drugiej istocie, mimo że nie ludzkiej, tylko zwierzęcej, zadajemy. I tak w moim konstrukcie moralnym uważam, że można zadać ból i cierpienie zwierzęciu, jest to dopuszczalne, jeśli stoi za tym jakaś uzasadniona potrzeba. No i tu moglibyśmy dyskutować właśnie, co jest tą potrzebą, a co nie. Dla mnie jako biologa niewątpliwie potrzeba zaspokojenia głodu jest tą podstawową potrzebą, która uzasadnia zadanie zwierzęciu bólu i cierpienia. Mówię to jako biolog dlatego, że taka jest historia człowieka na Ziemi. To znaczy myśmy ewoluowali jako łowcy-zbieracze. Żyjemy na Ziemi jako gatunek Homo sapiens około 200 tysięcy lat i większość z tego czasu spędziliśmy jako łowcy-zbieracze, zatem łowiąc zwierzęta, polując na nie, nie naruszamy żadnych norm natury, w której ewoluowaliśmy. Natomiast uważam, że potrzeba
Człowiek również posiada potrzebę rekreacji, współzawodnictwa, posiadania trofeum jest potrzebą drugorzędową i tutaj zadawanie bólu czy cierpienia dla mnie nie jest uzasadnione i dlatego wędkarstwo sportowe, ale tylko to, uważam za nieetyczne. Natomiast wędkarstwo tradycyjne uważam za jak najbardziej etyczny sposób pozyskiwania pokarmu. Dziękuję za tę wypowiedź i to samo pytanie. Czy łowienie ryb dla sportu i rozrywki można uznać za etyczne? Czy dostrzegają Państwo różnicę pomiędzy wędkarstwem sportowym a tradycyjnym do dyrektora Piotra Koniecznego? Łowienie ryb jest bardzo stare. Tak jak pani profesor powiedziała, ludzie łowili ryby po to, żeby zaspokoić potrzeby niższego rzędu, potrzeby zaspokojenia głodu. No ale dzisiaj, w dzisiejszych czasach trzeba powiedzieć, że praktycznie nikt nie łowi ryb po to, żeby przetrwać, żeby przeżyć i nie być głodnym. Łowimy ryby po to, żeby obcować z naturą, po to, żeby po prostu cieszyć się zaspokojaniem potrzeb wyższego rzędu, trofea łowieckie i tutaj się w pełni zgadzamy. Natomiast nie bardzo zgadzam się z tym, że zaspokajanie tych potrzeb nie do końca jest etyczne. W dzisiejszych czasach, tak jak powiedziałem, nikomu nie potrzeba zabierać tych ryb wszystkich złowionych do domu po to, żeby zaspokoić głód. Jeżeli tak, to czy wypuszczenie tej kolejnej złowionej ryby jest etyczne, czy nie? Otóż w Polsce mamy pewne przepisy, które musimy zachowywać. Są przepisy o wymiarach, o okresach ochronnych dla ryb, czyli musimy wypuścić ryby poniżej pewnego wymiaru. Nie możemy łowić ryb danego gatunku w pewnych okresach czasu. I to jest dla wszystkich jasne. Więc jeżeli idziemy z takim nastawieniem nad wodę w celu złowienia ryby, to musimy sobie zdawać sprawę, że wypuszczenie pewnych ryb jest koniecznością. Chociaż w dzisiejszych czasach też wielu wędkarzy idzie łowić ryby od razu z nastawieniem, że żadnej ryby do domu nie zabiorą. Co więcej, wędkarze idący po rybę nad wodę też nie mają pewności, a właściwie mają pewność, że złowią ryby, które muszą uwolnić. W związku z tym nasuwa się pytanie, czy w ogóle powinniśmy wychodzić nad wodę i realizować tą swoją pasję z koniecznością wypuszczania złowionych ryb. Co więcej, czy taka ryba... Proszę zmierzać do kropki. Czy taka ryba poniżej pewnego wymiaru mniej cierpi od tej ryby, która jest powyżej określonego wymiaru i może być przez wędkarza zabrana po jej zabiciu. Dziękuję za Państwa wypowiedzi. Tym samym teraz przechodzimy do tematu drugiego, wpływ na środowisko. Czy wędkarstwo sportowe, biorąc pod uwagę jego skalę i praktyki, ma większy wpływ pozytywny czy negatywny na populację ryb oraz ogólną równowagę wód śródlądowych? A teraz rozpocznie pan Piotr Konieczny. Uwalnianie złowionych ryb wciąż ma nieduży udział w całości wędkarstwa. Znakomita większość wędkarzy te ryby łowi po to, żeby je zabrać i skonsumować. Natomiast jest pewna część wędkarzy, która łowi, zwłaszcza duże ryby, które są dla nich trofeą tylko i wyłącznie w celu zrobienia zdjęcia lub tylko dla zrealizowania własnej satysfakcji i wypuszcza te złowione ryby. Co więcej, są oni pewnym przykładem dla tych pozostałych łowiących, jak postępować ze złowionymi rybami tak, by one najmniej ucierpiały w tym procesie wędkowania. Dlaczego zasadnym jest uwalnianie dużych ryb, które można zabrać i skonsumować? Otóż o sukcesie rozrodczym każdego gatunku decydują jednak duże osobniki, duże ryby i tutaj mamy pewność, że jeżeli uwolnimy duży okaz danego gatunku, to możemy mieć
no właściwie stuprocentową pewność, że jeżeli ta ryba dotrwa do okresu tarła, to złoży ikrę i w sposób naturalny zasili populację swojego gatunku. Jeżeli mówimy tutaj o tych sukcesach rozrodczych, to musimy zwracać uwagę szczególnie w czasach, kiedy albo nam brakuje wody, albo jej mamy nadmiar. Ostatnie powodzie są najdobitniejszym tego przykładem, ale też i ostatnia susza w naszym regionie też bardzo znacznie ogranicza powierzchnię, gdzie może ta rekrutacja na rybku się odbywać. W tej chwili mamy wiele potoków suchych i na przykład pstrągi potokowe, które w tym czasie składają ikrę, mają bardzo ograniczone pole w rzekach i ten sukces rozrodczy, tegoroczny sukces rozrodczy może nie być tak duży, chociaż ta pierwsza część tego sukcesu rozrodczego, czyli duże ryby muszą być w rzece, żeby on nastąpił. Pani profesor, czy wędkarstwo sportowe, biorąc pod uwagę jego skalę i praktyki, ma większy wpływ pozytywny czy negatywny na populację ryb oraz ogólną równowagę wód śródlądowych? Tak, jeśli mówimy o środowisku, to ja chciałabym pokazać w ogóle ryby troszeczkę w szerszym kontekście środowiskowym i po tych słowach wprowadzenia wtedy zmierzyć do wędkarstwa sportowego. I pomimo, że wędkarstwo sportowe moim zdaniem zadaje rybom niepotrzebny ból, jak to już wyartykułowałam, to prawdą jest, że ryby mają obecnie dużo poważniejsze zmartwienia. Przede wszystkim jest to zatrucie wód i regulacja rzek. I to są te problemy, z którymi ryby mierzą się na co dzień. 30% polskich wód śródlądowych to jest czwarta i piąta klasa, czyli stan słaby i zły, czyli taki, który nie nadaje się praktycznie do bytowania dla organizmów żywych. I myślę, że to są te najważniejsze problemy ryb. I jeżeli toczy się ostra debata na temat wędkarstwa sportowego, powiem tak, jest to nieetyczne, ale o stosunkowo małej szkodliwości. Natomiast zatrucie wód i regulacja rzek są to problemy o bardzo dużej szkodliwości. Jeżeli miałabym gdzieś przeznaczyć czas i energię, to zdecydowanie na walkę z zatruwaniem wód i z regulacją rzek. Bo tutaj ryby nie tylko tracą swoje środowisko, ale to jest dla nich problem, który odczuwają w każdej sekundzie swojego życia. Natomiast to nabicie na haczyk, no nie jest tak, że wędkarze jak oszalali biegają i te ryby ciągle nabijają na haczyki, prawda? Ryba cierpi, kiedy jest chwytana na haczyk, natomiast no, nie dzieje się to ciągle i bez końca. Więc zmierzając teraz do wpływu na środowisko już konkretnie wędkarzy, to uważam tak, że pewnie większość wędkarzy łowi i tradycyjnie, i sportowo. I ogólnie mówiąc o wpływie wędkarzy na środowisko, powiedziałabym, na to środowisko wodne, tak? Powiedziałabym, że w mojej ocenie ten wpływ jest raczej pozytywny niż negatywny, dlatego że wędkarze dobrze znają rzeki, na których łowią ryby, przede wszystkim dlatego, że spędzają tam bardzo dużo czasu. I dobro tych ekosystemów niewątpliwie leży im na sercu. Często wędkarze to są pierwsza grupa ludzi, która alarmuje, kiedy na rzekach dzieje się coś złego. Tak było w przypadku Odry na przykład. I to jest też ta grupa ludzi, która naprawdę stara się minimalizować te złe rzeczy, które się wydarzają. No plus Polski Związek Wędkarski bierze też udział w zarybianiu. Tutaj są kontrowersje, czy to jest dobre, czy to jest złe, no bo jest to działalność taka sztuczna, ludzka, aczkolwiek w erze obecnego globalnego kryzysu bioróżnorodności, kiedy nam masowo wszystko wymiera, zwłaszcza w tych zatrutych i uregulowanych rzekach, bez zarybiania prawdopodobnie ryby by się już w tych rzekach nie utrzymywały, więc tutaj myślę, że raczej in plus niż in minus. Dziękuję Państwu za te wypowiedzi i przechodzimy do tematu trzeciego, nawiązującego niejako do etyki wędkarstwa sportowego. Tradycja kontra współczesność. Czy wędkarstwo sportowe ma w dzisiejszych czasach wystarczające uzasadnienie etyczne i ekologiczne? Czy we współczesnym świecie, w którym coraz większy nacisk kładzie się na prawa zwierząt oraz ochronę przyrody, powinniśmy zmienić podejście do wędkarstwa sportowego? Rozpoczyna profesor Ewa Węgrzyn.
Tradycja niewątpliwie jest czymś bardzo istotnym w naszym ludzkim życiu, w tworzeniu naszej kultury, w tworzeniu naszej tożsamości. Często te tradycje, które wynosimy, zwłaszcza z okresu dzieciństwa, determinują nas przez całe życie. Więc nie chciałabym tutaj podważać roli tradycji w życiu człowieka, bo byłoby to nawet sprzeczne z badaniami naukowymi. Tradycja to jest bardzo ważny obszar naszego życia. Natomiast chciałabym zwrócić Państwa uwagę, że tradycje kształtują się w jakimś tu i teraz, kiedy mamy dostęp albo brak dostępu do określonej wiedzy, czyli mamy tą wiedzę albo jej nie posiadamy. I w momencie, kiedy zdobywamy nową wiedzę, a tradycja już się ukształtowała, to myślę, że powinniśmy rozważyć, czy zachować stare tradycje, czy je zmodyfikować, czy od nich odejść. I dlaczego z tego kontekstu mówię? Otóż okazuje się, że nasza wiedza na temat bólu i cierpienia ryb to jest wiedza stosunkowo nowa, czym być może Państwa zaskoczę. Naukowcy zaczęli tak naprawdę debatować, czy ryby cierpią i odczuwają ból, czy nie, w latach 80., 90. minionego stulecia, ale pierwsze badania, to w ogóle niedawno, ale pierwsze badania, które bez wątpienia zostały opublikowane, twierdząc, że ryby są zdolne do odczuwania bólu i cierpienia, to jest rok 2002-2003, to jest naprawdę niedawno. Czyli proszę zauważyć, że tradycja tego wędkarstwa sportowego ukształtowała się zanim posiadaliśmy wiedzę na temat tego, że ryby naprawdę cierpią, naprawdę odczuwają ból. Mogłabym Państwu przytoczyć wiele bardzo interesujących badań, ale te dwie minuty mi nie pozwalają na to. Może jak zostanie czasu, to o czymś jeszcze opowiem. Ale muszą mi Państwo uwierzyć, że tych badań w tej chwili jest już dużo, więc możemy się oprzeć na tej wiedzy, że ryby odczuwają ten ból i podjąć właśnie debatę, czy nie należałoby zmienić naszych tradycji, naszych zwyczajów, tak aby one były bardziej dostosowane do naszej obecnej wiedzy o tym, jakie zadajemy cierpienie innym stworzeniom, zwłaszcza jeśli to cierpienie nie jest uzasadnione jakąś właśnie wyższą potrzebą. Dziękuję za tę wypowiedź. Panie dyrektorze, czy wędkarstwo sportowe ma w dzisiejszych czasach wystarczające uzasadnienie etyczne i ekologiczne? Czy we współczesnym świecie, w którym coraz większy nacisk kładzie się na prawa zwierząt i ochronę przyrody, powinniśmy zmienić podejście do wędkarstwa sportowego? Ja właściwie to mógłbym zrezygnować ze swojego czasu, ponieważ pani profesor doskonale mnie wyręcza w tej wypowiedzi. Robi to dużo lepiej niż ja bym to powiedział. Ale w skrócie, jeżeli chodzi o łowienie i wypuszczanie tych złowionych ryb, czy to jest etyczne, czy nieetyczne, to powiem tak w skrócie. Czy wolimy być skaleczeni i przeżyć, czy też wolimy być skaleczeni i być zabitym? Bo to się sprowadza do tego, co robimy nad wodą, prawda? No wiadomo, że chyba lepiej przeżyć niż po prostu być zabitym, uśmierconym. W dzisiejszych czasach mamy pewne regulacje prawne, które musimy zachowywać i każdy użytkownik rybacki, który podpisał umowę na użytkowanie obwodu rybackiego, jest ustawowo zobowiązany do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej na tej wodzie. Racjonalna gospodarka rybacka polega na utrzymaniu stanu ichtiofauny tak, by zostawiając dzisiaj w spokoju daną wodę, mogły wszystkie bytujące w tej wodzie gatunki ryb utrzymać naturalnie swoją populację. Gdyby nie te regulacje, no niestety ta równowaga by była naruszona i tak tutaj pani profesor wspomniała, czy to by były czynniki zewnętrzne, czy czynniki, które występują na danej wodzie naturalnie, to już nie wnikamy. Po prostu ta równowaga byłaby naruszona. Przede wszystkim populacja tarlaków, które muszą być, żeby ta naturalna rekrutacja się odbywała, zostałyby naruszone. Czy to przez zatrucia, tak jak ostatnio przy gaszeniu pożaru w Krośnie, gdzie wytruto 18 kilometrów rzeki i tam już nie było nic. Nawet owady nie przetrwały tej operacji, a w tej chwili no, próbujemy jakoś to odbudować, ale to temat na inną debatę. Więc tutaj
tutaj wypuszczanie złowionych ryb jest absolutnie koniecznością. Czy wędkarstwo sportowe może się dobrze przysłużyć danej wodzie, danej gospodarce na tej wodzie? Absolutnie tak. Chociażby zawody wędkarskie, które dają nam przekrój złowionych ryb w danym gatunku, na przykład jesienny lipień sanu, gdzie łowimy około 1000 do 1500 lipieni, daje nam to przekrój tego gatunku na długości 20 paru kilometrów rzeki. Nie ma takich w tej chwili środków, jakie nakłady by trzeba było ponieść, żebyśmy zbadali ichtiofaunę i złowili tyle lipieni i zmierzyli i dało nam to jakiś obraz. A trzeba przyznać, że San jest na południu praktycznie ostatnią rzeką, która ma tak dobrą populację lipienia, dobrą oczywiście w cudzysłowie. Dziękuję za te wypowiedzi. Ja tylko przypominam naszym słuchaczom oraz oglądającym na portalu YouTube Polskiego Radia Rzeszów, że mogą brać udział w tej dyskusji i komentować różnego rodzaju zagadnienia poruszane podczas tej debaty. Przechodzimy do tematu numer 4, czyli regulacje oraz przyszłość. Czy obecne przepisy prawne oraz praktyki wędkarstwa sportowego są wystarczające, by zagwarantować równowagę między potrzebami człowieka a ochroną przyrody? Teraz jako pierwszy pan Piotr Konieczny. Tak, uważam, że dzisiejsze rozwiązania prawne nie są takie złe. Są dostateczne, aby skutecznie chronić naszą ichtiofaunę, ale tak jak mówię, no są pewne regulacje, które zobowiązują użytkowników rybackich, a w związku z tymi wędkarzy, którzy działają, dokonują połowu na podstawie wydanych zezwoleń przez użytkownika rybackiego i te zezwolenia zawierają regulacje, które muszą być przez wędkarzy realizowane. I tak na pewnych odcinkach wędkarz, który idzie tam łowić, jest zobowiązany do wypuszczania każdej złowionej ryby. Czyli posiadamy pewien bank ilości poszczególnych gatunków, które są przez wędkarzy nienaruszane. I to jest ta natura, którą staramy się też w niektórych wędkarskich działaniach zachować. Bo dziś wędkarze dysponują wiedzą, techniką, sprzętem, która pozwala na złowienie ostatniej ryby z danego łowiska. Wędkarze są bardzo skuteczni, co widać po mniejszych łowiskach, gdzie złowienie ostatniej ryby dla wędkarza nie stanowi większego problemu. I tutaj moglibyśmy przekroczyć tą granicę, która nigdy nie powinna być przekroczona. No wiadomo, żeby rozmnożyć się, to potrzeba przynajmniej dwóch osobników danego gatunku. A tutaj możemy bardzo skutecznie, mówię o wędkarzach, tą barierę przekroczyć. Dziękuję za tę wypowiedź i to samo pytanie do pani profesor. Czy obecne przepisy prawne oraz praktyki wędkarstwa sportowego są wystarczające, by zagwarantować równowagę między potrzebami człowieka a ochroną przyrody? Ja tutaj może przedstawię państwu, jak to wygląda w Polsce i w innych krajach i zostawię państwu do oceny to, czy obecne regulacje prawne w Polsce są wystarczające, czy nie. Otóż w Polsce głównie mamy ustawę o ochronie zwierząt z 1997 roku z późniejszymi zmianami, która zobowiązuje wędkarzy do humanitarnego obchodzenia się z rybami, na przykład unikania niepotrzebnego cierpienia podczas połowu. To jest dokładnie ten zapis, przeczytałam państwu. Więc dla mnie ten zapis o unikaniu niepotrzebnego cierpienia jest sprzeczny z wędkarstwem sportowym. Niemniej jednak polskie prawo nie zabrania wędkarstwa sportowego i w tym widzę pewną niekonsekwencję od strony prawnej. Natomiast od razu dodam, że w moim rozumieniu, jeżeli ludzie nie mają wykształconych pewnych swoich własnych silnych poglądów etycznych, to zakazy czy nakazy prawne nie do końca są skuteczne, bo prawo po pierwsze można obchodzić, po drugie ono może być martwe, trudne do egzekwowania, zwłaszcza w czasie łowienia ryb, jakie by były rzesze ludzi zatrudnione do kontrolowania, czy to jest zgodne z prawem, czy niezgodne z prawem. Więc tu ja państwu mogę tylko powiedzieć, jak jest w prawie polskim i mnie się wydaje, że to jest niekonsekwentne, bo to niepotrzebne cierpienie jest zadawane w czasie połowów sportowych. Natomiast jak to jest w innych krajach, na przykład w Europie, w Niemczech i w Szwajcarii wędkarstwo typu catch and release, czyli właśnie złów i wypuść, jest nielegalne, jest zakazane na podstawie ich zapisów
procesów prawnych wędkarz ma obowiązek natychmiast zabić złowioną rybę w sposób humanitarny, jeśli spełnia ona wymogi dotyczące rozmiaru i gatunku. To znaczy musi być odpowiednio wyrośnięta i nie może być to gatunek chroniony i musi wykorzystać rybę jako pożywienie, co uznaje się za uzasadniony cel zadania jej bólu i cierpienia. Wszelkie inne postępowania uważa się za nieetyczne i za niepotrzebne dręczenie zwierząt. Dokładnie tak samo jest w Szwajcarii, gdzie wędkarze jeszcze muszą obowiązkowo przejść pewien kurs etyczny. Takie wędkarstwo sportowe jest też zakazane całkowicie w Butanie, który bardzo dba o swoje zasoby naturalne i o dobrostan, i na niektórych obszarach Indii, gdzie ze względów religijnych tam wierzy się w reinkarnację, więc ludzie mają koncepcję, że mogą tą rybą się stać, więc na wszelki wypadek lepiej nie nadziewać jej na hak. Tak wyglądają regulacje prawne. Czy w Polsce są wystarczające? Myślę, że każdy z Państwa sobie to zważy w swoim sumieniu, w swoim systemie moralnym. I ostatni temat, który przygotowałem na dziś, to kormorany, wróg czy sojusznik natury. To w zasadzie temat zaproponowany przez Państwa, słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów. To istotna sprawa i dla ekologów oraz dla wędkarzy. Czy rosnąca populacja kormoranów stanowi rzeczywiste zagrożenie dla rybołówstwa, czy jest też elementem naturalnego ekosystemu, z którym należy współistnieć? Rozpoczyna profesor Ewa Węgrzyn. A to znowu jest zbyt złożone, żeby w 2 minuty wyczerpać. Więc to tak dobrze, spróbuję... teraz propozycja 3 minuty dla każdego z Państwa, dobrze, nieco więcej. Po wierzchołki gór lodowych omówić. Kormoran, wróg czy przyjaciel natury. To w ogóle nie możemy tego z punktu widzenia biologa rozpatrywać w tym kontekście, dlatego że kormorany są po prostu częścią ekosystemu. Wszystko, co w naturze istnieje naturalnie, a kormorany są dzikim, naturalnie występującym gatunkiem, który występuje teraz, 100 lat temu występował, 1000 lat temu występował. On nie jest ani wrogiem, ani sojusznikiem natury, jest po prostu naturalnym elementem ekosystemu i ważnym elementem ekosystemu, pełniącym swoje ważne funkcje w ekosystemie. Więc tutaj myślę, że samo pytanie wróg czy przyjaciel natury to jest nietrafione u podstaw, tak? Organizmy nie są ani wrogami, ani przyjaciółmi, są naturalnymi częściami ekosystemów. Natura sobie radziła z kormoranami zawsze bardzo dobrze i one nigdy nie doprowadziły na przykład do tego, że w którymś miejscu na świecie zabrakło ryb, bo kormorany je wyjadły i wyniszczyły populację. Dlatego, że w naturze, jeżeli ekosystemy są pełne, nienaruszone przez człowieka, niezaburzone, to one mają niesamowitą zdolność do samoregulacji. Czyli jeżeli populacja jakiegoś gatunku się nadmiernie rozrasta, to występują liczne czynniki, które doprowadzają ją z powrotem do właściwego rozmiaru, do tego środowiska. Więc tutaj ja nie widzę w ogóle, nie postrzegam kormoranów jako jakiegokolwiek elementu problematycznego w naturze. Natomiast kormoran będzie problematyczny w gospodarstwach rybackich, dlatego że tam jest duże zagęszczenie ryb, to jest automatycznie, to się staje stołówką dla wszystkich organizmów, które odżywiają się rybami. Nie tylko kormoranów, czapli, nurogęsi, zimorodków, tam wszystkie ptaki będą przybywać na ucztę. I teraz, no cóż z tym zrobić? Nic z tym nie można zrobić, bo nawet jeżeli jest koncepcja odstrzelić te kormorany, to mówimy u nas na Podkarpaciu, trzeba by odstrzelić 3-4 tysiące kormoranów i ich zniknięcie nie trwałoby dłużej jak miesiąc, dwa, ponieważ przyroda nie znosi pustki i kormorany, które są liczne na północy Polski, są bardzo liczne na Ukrainie i jest to gatunek wędrowny, to bardzo szybko tutaj przylecą i nadal będą żerować na rybach w tych naszych gospodarstwach rybackich. Więc to tak naprawdę eliminacja kormoranów jest kosztowna. Byłoby robione to z pieniędzy podatnika, no bo z czyich. I uważam, że jest to bezskuteczne. Nie mówię już o tym zagadnieniu, że jest to nieetyczne względem kormorana, który no, jak każde inne stworzenie po prostu je to, do czego jest stworzony, aby jeść, w tym przypadku ryby. I być może inny pogląd na tę sprawę będzie miał pan Piotr Konieczny. Czy rosnąca populacja kormoranów stanowi rzeczywiste zagrożenie dla rybołówstwa, czy też jest elementem naturalnego ekosystemu, z którym należy współistnieć? Tu po raz pierwszy z panią profesor się nie zgodzę, natomiast chciałbym wrócić jeszcze do kwestii etyki
ochrony zwierząt, ustawy o ochronie zwierząt. Chcę tutaj zacytować profesora Radeckiego, który powiedział, że gdyby ustawa o ochronie zwierząt miała wyższość nad ustawą rybacką, to nikt nie wydawałby przepisów dotyczących połowu ryb w Polsce. Więc tutaj musimy honorować przede wszystkim ustawę rybacką, a dopiero później patrzeć na ustawę o ochronie zwierząt. Natomiast chcę powiedzieć, że tak, kormorany i nurogęsi, które są w tej chwili ogromnym problemem na Podkarpaciu, ale nie tylko, otóż te dwa gatunki nigdy na Podkarpaciu nie występowały. Jeżeli patrzymy na stare opracowania, to zasięg występowania nurogęsi ograniczał się tylko i wyłącznie do północy Polski i podobnie było w stosunku do kormoranów. Nigdy nie przekraczały linii Warszawa, tej szerokości geograficznej. W tej chwili zmiany klimatyczne, niezamarzanie naszych rzek, brak ochrony, naturalnej ochrony, jakim była pokrywa lodowa na naszych zbiornikach, i rzekach, spowodowało to, że kormorany, które lecą z Finlandii, z Estonii, nie leciały dalej na południe do Grecji, w basen Morza Śródziemnego czy w Deltę Dunaju. One zaczęły zostawać u nas. I tak się dzieje dopiero od około 15-17 lat. Czyli pokrywa się to idealnie z tym ociepleniem, które w tej chwili każdy z nas widzi. I powiem tak, pani profesor mówi, że one się same uregulują, ale przy okazji uregulowały niestety populację naszych ryb. I to w drastyczny sposób, bo badania monitoringowe na naszych rzekach, bez względu na to, czy prowadzi to użytkownik rybacki, powiedzmy, że te badania mogą być jakieś tam tendencyjne, zaniżane, zawyżane, ale robi to też i GIOŚ. I te badania wskazują, że populacja, biomasa ryb w naszych wodach spadła o 90%. To jest ogromny spadek, zwłaszcza, że kormorany nie rozróżniają ani okresów ochronnych, ani gatunków chronionych, jedzą po prostu wszystko. Może tak być, że dwa gatunki, które są kormorany pod częściową ochroną, a nurogęsi pod całkowitą, spowodują, że my stracimy szereg gatunków chronionych ryb, które są po prostu chronione podobnie jak te ptaki. I tutaj widzimy, że nie tylko biomasa spada, ale ilość gatunków ryb, które kiedyś występowały w obwodach rybackich, a było ich w niektórych obwodach nawet i ponad 30, to w tej chwili notujemy w każdym obwodzie 7, 8 czy nawet 10 gatunków mniej. I to jest nie kwestia wędkarzy, bo nie łowią gatunków chronionych, ale właśnie rybackich szkodników w postaci ptaków. Dziękuję Państwu za te wypowiedzi. Mam nadzieję, że obraz naszych widzów i naszych słuchaczy jest teraz zdecydowanie pełniejszy. Więc myślę, że to dobry czas, aby podsumować dzisiejszą dyskusję. Panie dyrektorze, proszę rozpocząć. Na końcu może Pan zadać pytanie do Pani profesor, a później na odwrót. No, jeżeli chodzi o wędkarstwo, to chciałem powiedzieć, że każdy użytkownik rybacki czyni wiele starań po to, żeby zachować po pierwsze naturalny kształt naszych wód. Pani profesor wspomniała, że wędkarze, którzy są nad wodą, często są pierwszymi sygnalizatorami, że dzieje się tutaj coś niewłaściwego. Tak jest w przypadku praktycznie 100% zatruć, które mają miejsce na naszych wodach. To wędkarze zgłaszają nielegalne wysypiska śmieci, nielegalne odprowadzenia ścieków do naszych wód, a to głównie waży, i tutaj pełna zgoda z panią profesor, że to główne są przyczyny tego, co w naszych wodach się dzieje, a no niestety trzeba uderzyć się w piersi i powiedzieć, że nie dzieje się najlepiej z wodami, no i z tymi naszymi rybami. Spadek przepływów, a właściwie brak tych uśrednionych przepływów, bo w tej chwili notujemy na naszych wodach tylko dwa stany. To jest albo powódź, albo susza. Tego stanu pośredniego praktycznie w ciągu roku nie notujemy, a on jest najbardziej korzystny dla wszystkich ryb, które bytują w naszych wodach. Więc obecność tych wędkarzy, czy oni
łowią tak sportowo, czy idą na wodę w celu pozyskania złowionych ryb, to już nie jest istotne. Oni tak czy owak sygnalizują wszystkie problemy, które na naszych łowiskach występują. Trzeba tu też powiedzieć, że ta granica między łowieniem sportowym a łowieniem w celu pozyskania ryby mocno się zaciera. Ja bym tutaj nie robił z tego wielkiego problemu. My wszyscy w pewnym sensie łowimy sportowo i wszyscy w pewnym sensie pozyskujemy złowione ryby. Także no, kwestie etyczne, które występują, podnoszą to ekolodzy. No ja bym tutaj nie przesadzał, bo równie dobrze można zadać sobie pytanie, czy hodowla ryb, hodowla wszelkich zwierząt, no wiadomo, jak każda hodowla zwierząt się kończy, ich śmiercią. Czy to jest etyczne, czy to etyczne nie jest, czy w ogóle człowiek jako gatunek powinien w tym świecie roślin i zwierząt rozpychać się łokciami na prawo i lewo, czy wycinanie lasów, cięcie amazońskiej puszczy, to też jest właściwe podejście, czy tutaj kwestie etyczne są też rozpatrywane, czy nie. I teraz podsumowanie pani profesor, a następnie będą mogli państwo zadać sobie po jednym pytaniu. Tak, ja może nie będę podsumowywać tego, co powiedziałam, bo starałam się to powiedzieć klarownie, a państwo na YouTubie mogą sobie to odsłuchać dowolną ilość razy. Więc chciałabym jeszcze może dodać coś, czego nie zdążyłam w tamtych minutach, bardzo krótkich. Chciałabym powiedzieć państwu, dlaczego jesteśmy mało wrażliwi na cierpienie ryb. Bo być może właśnie ta mała wrażliwość na cierpienie ryb jest jedną z głównych przyczyn istnienia wędkarstwa sportowego. Gdybyśmy byli bardziej świadomi i wrażliwi cierpienia ryb, to byśmy tego po prostu nie robili, bo nikt z nas nie lubi postępować w sposób, który sam uznaje za nieetyczny. My chcemy się czuć dobrze sami ze sobą. Więc dlaczego jesteśmy mało wrażliwi na cierpienie ryb, bo to jest prawda, jesteśmy mało wrażliwi na to cierpienie. Otóż istnieje taka możliwość, że nasze neurony lustrzane, które są odpowiedzialne za empatię, czyli współczucie, a współczucie, co to jest współczucie? Współodczuwanie, czyli wejście w skórę innej istoty, ludzkiej albo nieludzkiej. Te neurony lustrzane, które mamy w płatach czołowych naszego mózgu, one działają słabiej w przypadku cierpienia ryb z kilku powodów. Otóż neurony lustrzane, które umożliwiają nam w ogóle zjawisko empatii, właśnie współczucia, współodczuwania, działają w pewnych specyficznych okolicznościach i pobudzają je pewne specyficzne bodźce. I jednym z takich bodźców, na które są bardzo czułe neurony lustrzane, to jest krzyk wydawany z bólu, czy skowyt, czy jęczenie. I wszystko jedno, czy wydaje to człowiek, czy wydaje to pies, czy kot, to nasze neurony lustrzane na to bardzo intensywnie reagują i my stąd wiemy, że druga osoba cierpi i wręcz czasami nas ściska w środku, jak usłyszymy taki przeraźliwy krzyk z bólu. Wszystko jedno, czy to jest krzyk człowieka, czy zwierzęcia. Na swoje nieszczęście ryby nie wytwarzają dźwięków, którymi sygnalizowałyby nam, że cierpią. Jak wyciągamy rybę z wody na haczyku, ją to boli, ale ona nie krzyczy. Więc my możemy w sposób rozumowy, ja państwu dostarczam argumentów, są badania, które pokazują, że ryby wtedy bardzo cierpią, ale my tego jakoś emocjonalnie nie odbieramy. Dodatkowo jeszcze niech państwo zwrócą uwagę, że ryby nie posiadają mimiki swojego pyska. Tak, mają taki amimiczny pysk, którym też nie są w stanie nam przekazać swojego cierpienia. Dlatego jesteśmy na to stosunkowo niewrażliwi. No, natomiast możemy tą wrażliwość wypracować tak logicznie, rozumowo, co każdemu z państwa bym zalecała, żeby ten temat przemyśleć, jakoś w sobie przetrawić i spróbować zaimplementować to wyuczone współczucie dla ryb, tak jak dla innych stworzeń mamy to emocjonalne, automatyczne współczucie. I teraz pani ma pierwszeństwo w zadaniu pytania do swojego adwersarza. Dobrze. Miałam zadać pytanie o rybach, ale zadam o kormoranach. Powiedział pan, że
znikło u nas 90% biomasy ryb. Tak, i to jest dramatyczne zjawisko. W ogóle na świecie znikło w ciągu ostatnich 70 lat 70% bioróżnorodności, ponieważ znajdujemy się w takim globalnym kryzysie bioróżnorodności, kiedy wszystko wymiera. I teraz moje pytanie jest takie. W nauce przyjmuje się takie założenie correlation is not causation. To znaczy to, że dwie rzeczy są ze sobą skorelowane, to nie znaczy, że tam jest związek przyczynowo-skutkowy. To, że u nas pojawiły się kormorany jakiś czas temu ze względu na ocieplenie klimatu, jak słusznie pan powiedział, zwiększyły swój zasięg, to jest normalne, naturalne zjawisko przy ociepleniu klimatu. To, że pojawiły się kormorany i że w tym samym czasie zniknęła nam duża część biomasy ryb, to jest tylko korelacja. Czy zna pan jakieś badania naukowe, które niezbicie wykazałyby, że to właśnie kormorany są odpowiedzialne za zniknięcie tych 90% ryb z naszych zbiorników, a nie zatrucie wody, a nie susza, nie to, że ryby mają problemy w lecie z oddychaniem, bo ta woda jest przegrzana, kiedy jest płytka, i wiele innych czynników, które wynikają z bardzo, bardzo nasilającej się w ostatnich latach antropopresji. Czy mamy bezpośredni dowód, że to kormorany to wszystko wyjadły? Pani profesor, zanim odpowiem, to może zacznę od takiej kwestii. Gdybym ja jako wędkarz, bo oprócz tego, że jestem dyrektorem okręgu wędkarskiego, to jestem też przede wszystkim wędkarzem, łowię ryby od urodzenia. Gdybym ja miał chodzić nad wodę w celu łowienia ryb i pozyskania ich, to niestety z punktu widzenia etyki, którą niektóre osoby wyznają, nie mógłbym tego robić. Dlatego, że w życiu nie zjadłem i pewno nie zjem żadnej ryby. To taka osobista dygresja. Natomiast jeżeli chodzi o kormorany, to chcę powiedzieć, że na Osławie, na pewnym tarlisku, które liczyło 350 metrów, szacowaliśmy z panem profesorem Mikołajczykiem, który jest ichtiologiem, bada, zna tutaj te nasze rzeki od podszewki, oszacowaliśmy populację świnki na tarlisku w Tarnawie i określiliśmy ją na poziomie 12 ton na tym jednym tarlisku. W tej chwili poziom 12 ton szacujemy. Te świnki wchodziły na tarło do Osławy z Sanu, przede wszystkim z Sanu. Osława jest ich naturalnym tarliskiem. W tej chwili cała populacja świnki na Sanie może zamknąć się w tej wielkości. I nie stały się tutaj żadne wydarzenia takie niespodziewane, nagłe, typu zatrucia, typu jakieś śnięcia wywołane suszą, mniejszą ilością wody. Nie, te ryby cały czas funkcjonują w Sanie, one są, natomiast niestety nie udawało nam się, nie mieliśmy ani środków, ani możliwości technicznych, żeby ochronić cały San przed kormoranami, a możemy to robić zgodnie z decyzją regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Rzeszowie. Możemy kormorany płoszyć, możemy je odstrzelać na tym odcinku, jednak nie zawsze mamy siły i sposoby. No, kormorany to są straszne maszyny, jeżeli chodzi o łowienie ryb. Wystarczy im na dobrym łowisku kilkadziesiąt sekund, żeby kilka ryb wylądowało w kormoranich żołądkach, i to analiza żołądków odszczelonych kormoranów mówi nam, że one no niestety nie żywią się owocami, ale zjadają po prostu ryby, i to w strasznych ilościach. Ale my wiemy o tym, że one jedzą ryby bez otwierania ich żołądków, natomiast czy mamy dowód, że to one są odpowiedzialne za spadek biomasy ryb o 90%? Czy mamy na to naukowy dowód? No, jeżeli naukowym dowodem nie jest analiza żołądków odszczelonych kormoranów, jeżeli nie są to wyplówki, które pan doktor Wziątek badał, bo zaangażowaliśmy też zewnętrzne osoby niezwiązane z działalnością okręgu PZW w Krośnie, i one mówiły, że biomasa zjedzonych ryb to jest kilkadziesiąt ton w ciągu jednego sezonu zimowego, to innych dowodów chyba nie trzeba. To są bardzo pośrednie dowody w nauce. To nie jest bezpośredni dowód. Ja myślę, że czas już na tę odpowiedź niestety minął. Prosiłbym teraz o pytanie
pana do pani profesor. Ja może jeszcze jedną osobistą rzecz powiem. Ja cały czas łowię i wypuszczam złowione ryby. Złowiłem niektóre ryby kilka razy w swoim życiu w różnych latach. Były to duże ryby i mam nadzieję, że jeżeli ona przetrwała cały roczny cykl, to skutecznie przystąpiła do naturalnego tarła i przyczyniła się do rozrodu w naszej rzece, konkretnie w Sanie. I pytanie jest, czy mam się czuć jako ten nieetyczny, bo wypuściłem tą rybę, czy powinienem mieć z tego tytułu wyrzuty sumienia. Otóż chcę powiedzieć, że żadnych wyrzutów sumienia nie mam. Złowiłem tą rybę, wypuściłem ją z całą ostrożnością do wody. Jak widać, było to na tyle skuteczne, że ona przeżyła do kolejnego mojego złowienia. I pytanie, czy etycznym jest wypuszczenie takiej złowionej ryby, no to ja odpowiadam, że oczywiście jest to z mojego punktu widzenia absolutnie etyczne i w pewnych momentach konieczne. Jeżeli chodzi o pytanie do pani profesor, no właściwie to chciałem bardziej niż zapytać, to podziękować za pani wypowiedzi, ponieważ no wiele mamy tutaj punktów wspólnych i zupełnie nie wiem, dlaczego nie siedzimy po jednej stronie tego stolika, a po dwóch. Tak się łatwiej rozmawia. Tak się łatwiej rozmawia. Bo to nie jest wojna, to jest debata. Tak? Tak, absolutnie. Chcemy pokazać różne aspekty, żeby nasi słuchacze mogli wyciągnąć jakieś swoje wnioski, jakieś swoje refleksje na czas temat. Czas jest za krótki, żeby to przedstawić w pełni, bo mówię, no jestem przy drugiej kartce, a nawet do połowy żadnej nie skorzystałem. Tak jak ja. Oczywiście, drodzy państwo, dziękuję państwu za udział w tej debacie i w tej dyskusji. Czas niestety nas goni, dlatego nie możemy tutaj poświęcić kilku godzin, a moglibyśmy, aby porozmawiać właśnie na różne tematy związane nie tylko z wędkarstwem sportowym, ale również i tematami, które dotykają tej sprawy. Ja nie miałam zadanego pytania, ale miałabym przyznany czas na odpowiedź. Dobrze, to jak sobie pani życzy, proszę. Chciałabym bardzo tylko powiedzieć, że tak jak powiedziałam na samym początku, tylko może to dobrze nie wybrzmiało, bo tak szybko mówiłam, żeby zdążyć, że nie ma jednej uniwersalnej etyki i to, co ja uważam za etyczne, to jest taki konstrukt moralny w oparciu o moją wiedzę o świecie, którą sobie zgromadziłam w ciągu swojego życia. I wcale mnie nie dziwi, że moje poglądy nie do końca są zbieżne z pana poglądami. Pan ma inny konstrukt etyczny w oparciu o inne doświadczenia życiowe i inne rzeczy będzie pan uważał za etyczne, a inne za nie. A gdybyśmy tutaj na przykład posadzili kogoś, kto jest weganem, nie zgodziłby się ani z panem, ani ze mną, bo ja uważam, że zabicie ryby w celu jej konsumpcji jest etyczne. Ktoś, kto jest weganem, absolutnie by się na to nie mógł zgodzić. Więc to jest tak, jak powiedziałam, nie ma uniwersalnej etyki. Każdy z nas musi wypracować sobie swój własny światopogląd, zważywszy na argumenty, z którymi mógł się zetknąć do tej pory. Więc jakby moją misją było dzisiaj pokazanie państwu, że ryby mają zdolność odczuwania bólu i cierpienia. I wtedy należy rozważyć, czy ten haczyk w rybę wbijać, czy też na przykład spędzić czas nad wodą, fotografując różne niesamowite okoliczności przyrody, a niekoniecznie chwytając rybę, jeżeli dla kogoś moje argumenty były przekonywające. Więc myślę, że ile osób, tyle będzie poglądów na tą sprawę i to dobrze, że mamy takie różnorodne poglądy, bo na różnorodności poglądów i na wzajemnej dyskusji zasadza się właśnie dyskurs naukowy. To jest najlepszy rodzaj dyskursu naukowego, do którego serdecznie państwa zachęcam, do zgłębiania swojej etyki, swojego konstruktu moralnego i do dyskusji na ten temat. Tu nie poruszyliśmy, panie redaktorze, bardzo ważnego aspektu ekonomicznego łowienia i wypuszczania złowionych ryb. Nie trudno zauważyć, że najlepsze łowiska i na świecie, i w Polsce opierają się właśnie na wypuszczaniu dużych złowionych ryb. Chcę tylko powiedzieć, że to wędkarstwo sportowe, to łowienie i wypuszczanie, tak, to się odbywa na zawodach. Na zawodach jest to obowiązek praktycznie. Przyciąga wielu ludzi do tego naszego hobby. Co więcej, wielu ludzi przyjeżdża na nasze łowiska z zagranicy i tutaj są, mówimy o niemałych kwotach, które przywożą turyści zagraniczni, wędkarze turyści, którzy zostawiają u nas mnóstwo pieniędzy, zwłaszcza nad Sanem, zwłaszcza na odcinku specjalnym właśnie, gdzie nie wolno zabierać
zabijać złowionych ryb. Ale w Niemczech kosztuje to 750 euro, jeśli ktoś sobie pstryknie fotkę ze swoim trofeum i wypuści tą rybę z powrotem do wody. Więc ale, co kraj, to obyczaj. Ale niektórzy właśnie celowo to robią i z chęcią płacą takie kary. To jak prawda. Sami państwo słyszą, jak sami państwo widzą, ta debata mogłaby trwać naprawdę długo. Jeszcze kilka godzin. Natomiast czas antenowy niestety dobiega końca. Dziękuję państwu za udział w dyskusji. Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Ewa Węgrzyn z Instytutu Biologii. Dziękuję bardzo. Oraz Piotr Konieczny, dyrektor Krośnieńskiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego. Dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu, dziękuję pani profesor. A państwa zachęcam do komentowania, udostępniania i lajkowania.